Modernizacje przeszły kolejne pomieszczenia Suwalskiego Szpitala. Dziś władze placówki dokonały uroczystego otwarcia pracowni chemioterapii. To element wielkiego projektu, który szpital realizował z partnerami z Białorusi. Dzięki współpracy władze pozyskały ponad 2 miliony euro, dzięki czemu wyremontowano już oddział onkologiczny i zakupiono mammograf. Dziś przyszedł czas na zakończenie remontu pracowni chemioterapii, gdzie zmieniło się wszystko. Sale pachną świeżością, jest nowy sprzęt i meble. Adam Szałanda, dyrektor szpitala, zapewnia, że różnice odczuje i personel, i pacjenci. Komfort, standard udzielania tej pomocy, tych procedur medycznych jest diametralnie inny od tego, który był. Czyli komfort pracy dla personelu, jak również warunki leczenia pacjentów.